Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpy, to jest już szósty odcinek z gry Ryzen. I jak coś to ja tutaj skończyłem ostatnio zapis. Zawalczymy sobie na rozgrzewkę z tym kolesiem. Tak, na rozgrzewkę. Ło, jak zaatakował. Ale już dostał. A jak padnie, to zgarniemy niezłą nagrodę. Dostał. Jep. Nic nie trafiłem. Dobra, no, come on. Dobrze walczy. Ale ja też nie jestem najgorszy. Dostał ładnie. Pięknie. O kurde. Ach. Nie, znowu nas ubije. Nie wierzę. No ładnie się obronił. Dobra, powinienem go tak teraz cisnąć. Dostał, ale się broni cały czas. Unik wezmę. O kurde, czyli jeszcze jestem słaby. No i takim wstępem możemy już zacząć odcinek. Ej, typ mi chyba zabrał miecz. Nie, wydawało mi się, dobra, nieważne. No to dzisiaj zajmiemy się kolejnymi zadaniami. Handlarzyna, nie, aktualne to chyba gdzieś tutaj. O, wulkaniczna twierdza. Nowi króci muszą przejść szkolenie boju z trackerem, Julianem Kato, zgłoś się do mistrza. A ja już to chyba zrobiłem, nie? Czekajcie. Już robiłem tą resztę. Ta, Kato ubity. William ubity. Well, you train like mad so you can... Or you train and you talk to Kaspar. Kaspar. Gdzie taki Kaspar może być? Muszę sobie wypić jakąś miksturę. A dobra, wypiję nawet to. Jakiś rekrucik. Tutaj jakiś koleś stoi na... Stop there! Are you... You... No. And there's... No! Szkoda. Dobra, rozumiemy. Próby mistrzów. Zalicz próbę, że wymaga, by wstąpić. W sensie dobra. Dobra, nie wiem co dalej mam robić. Tego możemy się przejść gdzie indziej. Jakiś Vitus. Hemlock. Yes. Dobra, to się rozchodzi. You have been appointed investor. Dobra, to mnie chyba to nie interesuje. O, tutaj mamy tą próbę. Próba mi jasno zacznę. Dobra, co mamy robić? No, słuchaj się. Próby mistrzów, Palas, Vitus. Aby zaliczyć próbę, no i słyszę, potrzebne muszą szukać zaufania i mądrości w walce. W miejscach szukać w walce.
dobra. O ile to... ja w ogóle to zrozumiem. Never mind. Yes. Kurde, no on mi nie pomoże, jaki frajer. Dostęp do cmentarza, Joki. O, tu mamy tego. Czyli Kaspar jest mordercą. Chwileczkę, gdzie on tu jest? Dziwne. Gdzie on jest? A, znajdziemy tego mordercę. Chyba gdzieś tutaj się miota. Się męczę i szukam i szukam. Gdzieś sobie. Get out of here. I can't be seen with you. Mhm. Czyli trzeba Kaspara zabić, tak? Get out of here. O, to koleś się nie pozbiera. Oberwie ode mnie taką sal. O kurde, oddał. No, come on, come on, no. O kurde. Dobry, dobry koleś. No. No, zabiję cię. Jesteś mordercą tego całego, nie wiem, Hemlara. Nie znam typa. No one to blame but yourself. Jaki? O nie, 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 nie ma, kurde, oddaję ci. Teraz ci oddam. Dobra. Już twoja pasa dobra się kończy. W tym miejscu dokładnie. No ja chcę go zabić. O, udało się. Czyli go zabiłem już do końca. Maczuga. Dobra, chociaż... O! Chyba już zabiłem tego mordercę Hemlara. Dobra, możemy iść do Vitusa. Chociaż nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Że tak go No szkurde. Chyba źle. O jest. Dostęp do cmentarza, próby mistrzów. Ignatus. Trening. Ale ja już zrobiłem trening. Sorry. Pomyłka. A, to może sobie zwiększę. Myślałem, że sobie zwiększę walkę kosturem. Dobra, ja chcę sobie jeszcze zawalczyć z nim. Muszę go w końcu ubić. Bo jak go ubiję, to kurde będę miał mistrzostwo. No, jak? Już? Już mnie pocisnął? Ja mu ledwie co zrobiłem. Ekstra, kurde, no nie mogę, no. Wziął moją broń. Ej, nie, to jest niesprawiedliwe, on bierze moje bronie. Ekstra, no. Dobra, trudno, trudno. Porozmawiamy sobie z tym kowalem. Do you recognize this knight? Let me see it. Just take a... Yes. He's... Are you... In... But I'll try... Dobra. Włócznia. Kurde. Będę ja musiał ci coś sprzedać. Takie pierdoły ci posprzedaję. Chwileczkę. Jeden łuk wraca do mnie. Kuszę ja mogę sprzedać. Mi się nie przydadzą. A, dokonaj wymiany. I sobie zakupię włócznie. Okej. Okay. No to dzięki. Can you get... Do you see it? This... I could...
Dobra, możemy teraz mieć włócznię. O, fajnie nawet wygląda ta włócznia. I'm watching you. Przepraszam. O jest. Już nie wiem co robić. Nie wiem co dalej robić. Już nie wiem. Stop. This is where dangerous. Dobra, ekstra. Idziemy sobie dalej. I'll have to pick this. Kurde, to jakiś klucz jest potrzebny. A to jabłuszko weźmiemy. Przeszukamy pozostałe chałupki. Chyba tu już szukałem. Nie, a jak miło. Brakuje mi miotły. No właśnie. No jak nie będę miał miotły, to posprzątam sobie. I skrzydło, wino. A kurde. Czyli ktoś mnie wykrył. Jak mnie mam. Ale że gdzie? Ale dziwne. Bardzo dziwne. Dobra. To już na serio było dziwne. Ale okej. Kradniemy sobie wszystko co tu mają. Sprawdzę jeszcze pozostałe domy. No nie, to już musiałem szukać. To znaczy, że już to wszystko było przeszukane. Ale kurde, no chcę jakąś akcję, no, wywinąć. Tak to jakoś nie jest ciekawie. You should get some training. Tu też nie wejdę. Halt. Strain. Halt. Has Master Vitus given you permission to... Dobra. Cholera. Nie wiem co robić. Jeszcze przytrzymywać takie. Hey. You want me? I thought... Co? I'll give you a bottle of something. No dobra. All right, get hold of a novice to take my place. They're usually made to sweep up. Okej. Idziemy teraz szukać jakiegoś zastępcę dla nowicjusza. I po prostu. Who are you? I'm new. Just you're new. O, dziękuję za to. Never seen it. Take it. It's not. Carlson. So why? He knows it's. Then why? You... Yeah. I'm not listening. Czekajcie. Delman. Czyli możemy iść do Taylora albo Enzo. No dobra, to pójdziemy jeszcze do tych pozostałych nowicjuszy. Do... Yes? Never mind. Aha, czyli to jest za mało. Ekstra. Jeszcze tutaj z nimi porozmawiamy. A, czyli on nic. To on też nic. Kurde, no ludzie. Czaj, co to, to jest zwykły wojownik z zakonu. A gdzie to mogą być jeszcze inni nowicjusze? O, jabłko sobie leży na parapecie. Super. Jeszcze brakowało czegoś normalnie. Tu sobie palas. O, proszę, jest. Hey, I'm what off, but everything is. Yes, from time to time. So Master Palace opens the gate, but he'll only do that once Master. Dobra. What's your pro? Harlech stew. And yes, for a task. Okay, fruit. Dobra. Who is, look like, but like, so. Okay, dobra. Myślę, że już tu wykonaliśmy jakąś. Co? Myślałem, że idziesz ten gnój roznosić.
No, ta brama zamknięta. Enzo jeszcze jest, więc to nie koniec jakby takiego obijania się. No gdzie ten Enzo? Czyli gdzieś mniej więcej tutaj jest. Okej. Tu jest ten Harry. Dobrze, nic nie chciałem kraść, człowieku. Weź trochę na luz. Świnie się tu rulają. O, możemy kupić butelkę wina. Co, to można u niego wino kupować? O kurde, daj mi klucze. This is no me. It's the key. Then look, I am. No. So what? They don't mind. They have a the future. So thank. Yeah. One. So. O, możemy nauczyć się kradzieży. Kradzieży kieszonkowej. Skradania się. Tylko w tym problem, że ja za dużo teraz złota nie mam. Żeby jakieś to pozbieram. No dobra. Szukamy tego kolesia Enzo. Ale on pewnie jest w tym klasztorze. A my do niego dostępu nie mamy. No kurde, nie. No nie może być lepiej. Tutaj jest pozamykane są te pierdoły. Tu już szukałem, nie? Nie? Szukałem? Szukałem. O Jezu, wyszedłbym gdzieś jakieś poza otwarte pole świata. I nie wiem, zapolowałbym na coś, bo tutaj szczerze robi się tak trochę nudno. Nie jest tak za ciekawie. O! Teraz możemy dojść do... I świetnie, już się coś dzieje ciekawego. Jesteśmy na tym cmentarzu. Jakiś nagrobek. Co to jest? Another tomb. Another grave. We all go back to the earth. A grave. Rest in peace. O! Świetnie, w końcu będzie jakieś zadanie ciekawe. Podniesiemy sobie niejakie gówno. Chyba źle zrobiłem, że zabiłem tego Kaspara, czy jak mu tam, nie wiem jak on się nazywa dokładnie. Nie obchodzi mnie to. No i dobra. Ja bym coś zjadł jeszcze przed wyjściem. O, mięsko zjemy. Chyba jest trochę za głośno, ile się nie mylę. Dobra, ale możemy iść. Jakaś kamienna płyta. Ale tutaj mam dużo FPS-ów. Bohaterowie jest starożytnych czasów. No, nie wiem, co nam to dało, ale okej. Idziemy sobie dalej. Tutaj ja sobie wyjmę broń. Muszę, wiecie, być bezpieczny. W razie czego, jakby miało się coś na serio stać. Jakiś lachenowy, zardzewiały miecz dwuręczny wezmę. Kiedyś się przyda. Może myśliwski. Ja tu się mogę nawet... O, to jest chyba ten mag. Klucz do skrzyni z wulkanicznej twierdzy. Pomimo rdzy można odcyfrować litery BR. Nie podoba mi się tylko ten deszcz, który strasznie hałasuje. Ławeczka. Bierzemy wszystko, co tu mają. O, kufer Berengira. Co my tu mamy? Mądrość w walce. A, czyli tego szuka... Tego kazał nam szukać Vitus. No to już... Wiecie co, już po prostu jesteśmy...
mamy jego zgodę na dołączenie do zakonu. Czyli teraz już się coś ciekawego dzieje. Jakiś tron, fajnie. Walka o tron. I nie ma to jak czuć się jak władca. Dobra, możemy już iść. Przeszukaliśmy nagrobek. Nie no, ciekawie. Tylko szkoda, że nie było jakiejś walki. To bym chętnie powalczył tą włócznią, ale jak najbardziej przyjmuję takie zadanie. Wiedziałem, że jeszcze kiedyś sobie wejdę do takiego nagrobka, do jakiegoś cmentarzyska. Możemy iść już do mistrza Vitusa. Porozmawiamy z nim i chyba zakończymy odcinek. Bo wiecie, ja pierwszy raz gram Vizena i chciałbym robić jakieś krótkie odcinki, po 20 minut. Macie mądrość w walce. You could have told me it was a book. Only a child expects the world to contain even light. You may keep the book. Read it. When you're finished, give it to someone else and read it. Your test has been... Świetnie! Zobaczymy, co to za książka, ta mądrość w walce. Mądry wojownik korzysta z rozumu. Mądry wojownik wybierze na swoją broń kostur. Mądry wojownik pozna magię kryształów. Mądry wojownik będzie korzystać zarówno z magii, jak i z kostura. Odważny wojownik wybierze ścieżkę ognia, gdyż płomienie ukazują swoją niszczycielską moc jedynie po dłuższym skupieniu. Ostrożny wojownik wybierze ścieżkę mrozu, zamrażając przeciwników swym zimnym oddechem. Gniewny wojownik wybierze pociski z czystej magii, które spadają na wrogów wsparte uderzeniami jego kostura. Jedynie prawdziwy mistrz walki będzie w stanie używać więcej niż jednego kryształu naraz. Wow. No to żeśmy się trochę... koleś, przeszkadzam ci, wiem o tym. Jakaś kamienna płyta. I mądrość plus 4. Wow. Dobra, myślę, że komuś mogę przekazać. Aha, jemu nie. Nie, z tobą jeszcze nie jestem gotów walczyć, dlatego wolę nie ryzykować, bo jeszcze mnie znowu ubijesz, no i wiesz, nic ze mnie nie zostanie. A ja chcę jeszcze pożyć na tyle długo, aby po prostu... Okej. Palas. Kurde, no chłopie. Bram nie otworzę. 23 minuty dopiero. O, jakiś kalib. A, dobra. Ubranie rekruta! Czemu od razu jej nie nałożyłem? No dobra, dobra. No i teraz świetnie wyglądam. Dobra. On nam pokaże, gdzie pójść spać. Jakiś kuferek. Ale to nieważne. Ale pogoda się spieprzyła. I to dość ostro. Dobra. Aha, dobra. Hemlar nie żyje jak coś. No może szybciej byś nas tego prowadzał. O, też mogę chodzić powoli. A nie no, fajnie teraz wyglądam jako nowicjusz. Na pewno będę miał lepsze szaty. O Jezu, on to zaraz zobaczą. Zaraz zobaczy, że coś tu jest nie tak. A Hemlar przecież nie żyje już. Trollface. This is your... Well, nobody could know that would happen to Hemlar. Well, you cope. But don't worry. Some... Kiedyś? Well... Dobra, wiecie co? Zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał.
Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie!